Modrzejewska, Trzy Furie i Ballada o Zakaczawiu. Te słynne nazwy kojarzące się z legnicką sceną teraz patronują także połączeniom kolejowym między Legnicą a Wrocławiem. W środę o 14.58 na dworzec po raz pierwszy wjechały Trzy Furie. Legnicza na pewno, wiadomo, zainteresuje to, dlaczego gra te sztuki. Ballada Zakaczawiu, my tu nawiązujemy do historii Zakaczawia, czyli tej historii kolejowej. Każdy, kto jest z Legnicy, wie, że to jest dawne, można już powiedzieć teraz, dawna dzielnica kolejowa. Bez kolei nie powstałoby Zakaczawie i odwrotnie. A Trzy Furie nawiązują do charakteru naszych pociągów, które są, można powiedzieć, szybkie i lekko zwariowane. I rzeczywiście tym razem typowo nie było. Powitanie pociągu miało happeningowy wymiar artystyczny. Grupa folklorystyczna z Rzeszotar zaprezentowała znanego foxtrota Ach Ludwiko. Ach Ludwiko, jutro rano siada z ojcem do pociągu pospiesznego o 10:03. O 10:19 będzie stacja Wychowice, a po wpół do 11:00 stacja Kły. Artyści amatorzy przypomnieli, że Balladę o Zakaczawiu grano w byłym legnickim kinie Kolejarz. Wśród bohaterów tej opowieści byli kolejarze, a amerykańskie podróże teatralne Heleny Modrzejewskiej, które uczyniły z niej światową gwiazdę, odbywały się właśnie pociągami. Chcieliśmy, żeby to były nazwy mocne i bardzo charakterystyczne zarówno dla Legnicy, jak i dla teatru. Każde takie działanie niekonwencjonalne, odbywające się na innych zasadach, przyciąga publiczność, dlatego jestem przekonany, że jacyś ludzie, którzy zauważyli tą akcję, zainteresują się teatrem. Wśród pasażerów, którzy przyjechali Trzema Furiami, byli także weterani kolei ze stowarzyszenia Kolejarz z Miłkowic. Te trzy, co są nazwy tych pociągów, bardzo z dobrym, bardzo z tym jakimś przyjęciem się spotkałem, bo tutaj rozmawiałem w pociągu nawet z pasażerami. Dawni kolejarze z zazdrością patrzą na dziś pracujących w swoim dawnym fachu kolegów. Przepracowałem 35 lat jako maszynista, ale trochę zazdroszczę, że teraz mają koledzy tak wygodną pracę. Kiedyś nie było tego. Nie było też takich jak dziś pociągów, które co prawda pod samą scenę pasażerów nie dowiozą, ale zespół Modrzejewskiej i jej najlepsze sztuki w regionie rozsławią.